Cześć, dzień dobry. Miło mi powitać Was na oficjalnym zakończeniu Akademii ESG, podsumowaniu działań Sustainability Community w 2022 roku. Jestem przepełniony dumą i to dumą nie tylko z faktu ukończenia Akademii, natomiast z całego procesu. Wynik 10,9 to jest, słuchajcie, najlepszy wynik wśród wszystkich przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce. Jesteśmy numer jeden. Kawał dobrej roboty za nami. Bardzo Wam dziękuję za to, że chcecie być, chcecie się edukować, chcecie wpływać na świat wokół nas. Droga, którą przeszliście, była dosyć długa. 5 modułów, których miał ten kurs, rozłożone na te kilka miesięcy, w ramach których odbyło się 23 lekcje. W trakcie tego pół roku też odbyły się 4 bardzo ciekawe webinary na żywo. Też 7 nagrań z ekspertami. Tyle osób ukończyło Akademię. Serdecznie wszystkim Wam gratuluję. Czy uda nam się zrealizować cele zrównoważonego rozwoju? Mamy już dobre narzędzia, mamy taki dobry ekwipunek, mamy o wiele większą wiedzę. Jest szansa, ale właśnie musimy to zrobić mądrze, z myśleniem takim długoterminowym, nie tylko o nas, naszych dzieciach, ale naszych wnukach. Chciałam Wam podziękować, że wzięliście udział w tym programie. Takie szkolenie również stawia Was już trochę po innej stronie mocy. Ci, którzy nie są po dobrej stronie mocy i się nie zmienią, nie będą mieli na tym rynku i żadnym innym miejsca dla siebie. To, jak my funkcjonujemy, sumarycznie ma naprawdę duży wpływ na całe otoczenie. My jako ludzie, my jako bank możemy zrobić jeszcze więcej i to jest kwestia edukowania, inspirowania, dawania przykładu i o tym jest ten program, o tym jest ta akademia i po to jesteście Wy jako absolwenci. To, że w Waszych głowach jest więcej świadomości, więcej wiedzy, to super, ale niech ta wiedza wyjdzie z Was i wejdzie w dziesiątki kolejnych osób.